Tak, mały sznurek, rozumiemy cię. Rozwiązał ci się sznurek. Pasek. Sznurek. To jest lewy, to jest gdzie mój kuzyn? Ewa, czy to wypadło? Nie, nie. Graj do boku! Ej, ekstremalne kusztaf. Sami będziemy skończyć. Ekstremalne kusztaf. Jakby się tak napodniebie, popatrz w tym cielsku, tam Adidasa, w tym cielsku Adidasa. Ale my idziemy do starszych, nie? Mamo! Tu będzie! Normalnie wiosk. Sam jesteś, spokojnie, spokojnie. Pójdź go, ładnie. Dobrze, Rafał. Hello, ej! Wizita! Dawaj piłkę i zdalaj ten meko. Trzeci tam, no nie. Ja jak tu wejdę, mam definicję. Do nas. Na razie to jest towarzys. Chodź na połowę. Do domu, normalnie. Dobra, panie. No mówię, łodzia. Ej, mój kuzyn raz w ogóle. Nie zjemy ją. Jeszcze ja ciebie, nie doszło. Ej, on mi tak. Słuchaj, nie wiem o czym chcecie. Ej, czekaj. Ej.
I say it must be like, are you young? I'm trying. Are you young? I'm like, nie wiem, co się zapowiedzieć. No bo zamotaliśmy się, no nie? Panie Szwedu, czy Szwedu, czy Piotr, no nie zamotaliśmy się i zapomniałem. Panie Piotrze, idę dalej, za te aspekty. Panie Piotrze, wiesz, na fagę. Nie, tak serio. O, w końcu to 145 razy. Dobra, Bramka, zrobi popa, podejdź. Bez nadziei. Nie obcierają cię? Pierwszy raz. Ale to za co mi wybijecie, brawo? Za brawo brata. Jest, jest! Kogo brata? To nie dla ciebie dwójka, nie Ej, Witek, patrz na kumę. Ej, ile, który to jest numer? Jak się ubrała, ej, Witek, ej. Siódemka tam na lewej. Tam, Słowka. Patrz na kumę, jak się ubrała, lepio. A tu? To. Czemu on tam? Biało nie wiem, jest no, biało-czerwo. No, co jest fajnie, to nie wiedzi. Ale to nie jest fajnie. Do boku! Do boku! Oj, ale przesadził. Dobrze, dobrze, widział. Nie! Masz moje kotki, masz dobrze. Bardzo dobrze! Ale będę miał podjaranie na tym razie. Wiesz, ile będzie, będzie ludzi na tym meczu od nas? Wie kameru i wejdź. Ej, nie gadać, że chodzi się. Oni tam. Ej, macham do was. Szymon, jak idziesz do przodu, zostaw tego trójkę tutaj. Bez trójką niech ci się wróci. Obydwa nie możecie iść. Nie, auty. Adam, tak szybko? Ile? Jakie? Ile? Nie! Szymon! Widziałeś tego, jak były tego stare teraz.
porządku. I teraz kurde. Banda! Rzut! Rzuć to! Po akcji koniec meczu! Po akcji to kurde! Dobra. O panda! Nie ma no już za dużo! Jeszcze gol! Już 3 minuty przedłużyłem! Ale jak macie partnera bliżej, to zagadź do niego. Popatrz, że nie jest. Ja też nie znaczy, że to jest lekcja. Pierwszy mecz i widzicie, ile jeszcze wam brakuje do tego doli. Trzeba z głową grać i grajcie do nogi. Do obrony i wszystko do przodu. Chyba, że już coś jest, kto jest bliżej, to pozagrywajcie. Nie, grafik w ataku gra Paula. Obramkarz przyszedł. Tak, tylko tak mówię. Chłopaki, tylko starajcie się. Teraz gracie lepszą półkę macie. Ktoś wam może pomoże. Słuchaj, bramkarz. Dobra. Ty bronisz teraz? Zmianę robicie? Dobra. To znaczy ty też jesteś bramkarz, tak? Nie, nie. Dobra, to ty. To ty będziesz bronić. Słuchaj. Ty, ale ty w takim butach nie zrobisz? Może tu byś mógł na wypadnik? A jaki ty masz rozdział? Ale tu nie ma. Nie? Chłopaki, siadajcie, siadajcie jeszcze, siadajcie. Siadajcie. Co? Ci, co nie grają, proszę odejść. Proszę mi tu stąd odejść. Nie, nie wiem. Odejdź, odejdź, odejdź. Odejdźcie, odejdźcie. Jak ktoś będzie zmęczony. Chłopak, jakby się któryś zmęczony czy coś, czyli ręka do góry, to zmienicie i możecie teraz chodzić. Wy jeszcze wejdziecie. Nie, na razie zostawimy to. Dajcie, Rafał jest szybki, chłopaki. Rafał jest szybki, jak on szybko. Grajcie, grajcie tak za obrońców na Rafała. Teraz na Polsce będzie dobro. Ale wiesz, to do nogi. Widzicie, jak oni sobie pykają między sobą? Jak się dają? Spróbujcie tak samo. Dobra, idą, chłopaki. Nie jest, 3-1 to jeszcze nie jest. Porażka. Ej, Bartek. Ej, Gajda, podrobił. Bartek. Bartek, chodź na lewo. Ej, już wiem, macie tutaj stacji. Jacek! Jacek! Widać, kto trenuje. Robert! Wychodzisz tam, wychodzisz, zostawicie Daniela na pary z kolonem. Co tam? Wszędzie małe. Wszędzie byłeś w kościele. No proszę siadać. Ja. Chyba tu za ciepło. No to chodźcie.
Wszyscy siadajcie, my gościa. Mariusza, wy wszyscy siadajcie. Przyjdę, proszę. Jeszcze brudna, z wioletki. Jakoś coś trzeba zorganizować, nie wiadomo jak. Na którym Ola chce jechać? O, tam jest malutki. Na małym? Ja będę Dziadek do autu wyjeżdżą prawie, losy się po prostu, no wyciąg głowy, no nie? Tak, ty to chyba nie. Thank you.
tutaj trochę przez chwilę. Ale on idzie? Co? On idzie? Już? Będziesz ujęty na filmie. To nieładnie, ja się już koniec filmu. Zapraszam? Zajdę nawet na szybko. Może bardzo mi się nie podoba. Nie wiem, jak to grałem. No. Drodzy Państwo, za chwileczkę przed nami prawdziwe męskie emocje, prawdziwe mocne emocje. Konkurs mocnych wrażeń. Mam nadzieję, że takie mocne wrażenia w tym konkursie będą i te wrażenia będą siedziały również z Państwa w życiu. To wszystko za sprawą konkursu siłowania na rękę. Konkurs siłowania na rękę w konkursie tym. Nagroda dla zwycięzcy, główną nagrodą jest reklamówka, pełna piwa, piwna reklamówka. Mamy obudki piwne, rozpoczynamy i zaczynamy również mieć reklamówki piwne. Reklamówka pełna piwa, nagrodą w konkursie siłowania na rękę. A w konkursie tym musi być komisja, bowiem jest to sport siłowy, sport szosami, który wywołuje bardzo wiele kontrowersji i bardzo wielkie emocje. By wszystkim regulaminowym z miłością stało się zadość. Komisja opracowała regulamin, przewodniczący tej komisji jest Rada, przewodniczący Rada Środowiska. On jest przewodniczącym Głosili się również Państwo Panowie z Tarnowa. Również oni będą chcieli szczycić się w Tarnowie tytułem najsilniejszego człowieka krzyża. Już za chwileczkę pierwsza para. Już za chwilę pierwsza para. Ja tych wszystkich Państwa, którzy zgłosili się do wzięcia udziału w naszym konkursie, zapraszam na scenę. Tą 16 osób, 16 osób, która zapisała się do wzięcia udziału w konkursie siłowania na rękę, bardzo serdecznie zapraszam na scenę. Cały pan Słowacki. Jest tam bliżej nawet. Ja nie muszę iść. Jest tam Józef Władek, dzwoni tak. Ale to już jest tak. A nie już jest nie. To dla nas. A to Józef Władek, to jest taki. To jest taki. Drodzy Państwo, szanowna publiczności, przed nami za chwileczkę naprawdę wielkie, mocne emocje. Bardzo pewnie się wątpliwości, drodzy Państwo, piwo jak najbardziej alkoholowe, nie próbowałem, ale gdzie nie ma na tej etykiecie, nie ma w tej reklamówce ani słowa, że jest bezalkoholowe, nie ma tego piwo jak najbardziej alkoholowe, a jak donoszą statystyki, piwo jest najbardziej ulubionym napojem. Tarnów Krzyż, impreza zorganizowana przez zarząd klubu Iskra Krzyż. Żegnamy lato i witamy pierwszą parę. W pierwszej parze ćwierćfinałowej spotkają się Daniel Kornaus i Marian Drwal. Zapraszam Daniela Kornausa i Mariana Drwala do pierwszej ćwierćfinałowej pary.
zasady oczywiście proste. Zawodnicy od chwili wyczytania mają 30 sekund na pojawienie się na scenie, żeby stoczyć walkę. W pierwszej takiej walce dziś Marian Drwal i Daniel Kornaus. Czekamy na Mariana Drwala. Jeżeli jest z nami Marian Drwal, zapraszamy go bardzo serdecznie. Dla niego od tego momentu biegnie nieubłagalnie 30 sekund. 30 sekund dla Mariana Drwala. Później niestety będzie wykluczony z tego konkursu. Ale już widzimy, że pan Marian idzie. Troszkę trenował przed tą walką również. Tak więc za chwileczkę Daniel Kornaus i Marian Drwal. Daniel Kornaus, Marian Drwal. Pierwsza walka ćwierćfinałowa. Zasady te same, zasady czytelne. Jan Radon, przewodniczący Rady Osiedla nr 11, Tadeusz Krzyż udziela jeszcze ostatnich wskazówek obydwu zawodnikom. I za chwileczkę pierwsza walka. Daniel Kornaus i Marian Drwal. Wszystkie techniki dowolne, wszystkie krzyki też dowolne. Daniel Kornaus zyskuje zdecydowaną przewagę i bardzo bliski pokonania. I komisja zadecydowała, komisja zobaczyła, komisja stwierdziła. Zwyciężył Daniel Kornaus Marianowi Drwalowi. Już dziękujemy. Dziękujemy panu Marianowi Drwalowi. Zwyciężył Daniel Kornaus. Przypomnijmy, że nad prawidłowością dzisiejszego konkursu czuwa specjalna komisja, a panu Marianowi Drwalowi bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do spróbowania szansy w następnym konkursie. Bardzo dziękujemy panu Marianowi Drwalowi. Zwyciężył Daniel Kornaus. Wszelkie emocje, wszelkie słowa, drodzy państwo, są naprawdę niepotrzebne. Chodzi o to, żeby się dobrze bawić. Chodzi o to, żeby tutaj przede wszystkim zwyciężyła dobra zabawa, dobra rywalizacja. Dziękujemy panu Marianowi Drwalowi. Zapraszamy na scenę Mariusza Filipowicza i Piotra Jarka. Zapraszamy na scenę Mariusza Filipowicza, Piotra Jarka. Wszystkie osoby, które w tym momencie nie startują na scenie, bardzo serdecznie prosimy o opuszczenie sceny. Bardzo serdecznie prosimy o opuszczenie sceny. Osoby, które nie startują, za chwileczkę przed nami walka. Mariusz Filipowicz zmierzy się z Piotrkiem Jarkiem. Mariusz Filipowicz zmierzy się z Piotrem Jarkiem. Zapraszamy Mariusza Filipowicza, zapraszamy Piotrka Jarka, a tych dwóch panów, którzy tutaj dyskutują, którzy w konkursie już nie startują, zapraszamy do loterii fantowej, które można zwyciężyć, można wygrać, między innymi rower górski. Dziękujemy serdecznie, zapraszamy do dopingowania, a my zapraszamy Mariusza Filipowicza, Piotra Jarka. Drodzy Państwo, nie o to chodzi, tutaj przede wszystkim zwycięża dobra zabawa, jest nowa rywalizacja, jest niepotrzebna, a Państwo swoje emocje możecie na przykład wyładować, oczekując na gorące wyniki loterii fantomy, które do wygrania między innymi rower górski. Przed nami druga para, Mariusz Filipowicz i Piotr Jarek. Mariusz Filipowicz i Piotr Jarek, druga para dzisiejszego turnieju. Mariusz Filipowicz i Piotr Jarek na razie. Mariusz Filipowicz uzyskuje bardzo małą przewagę, ale Piotr Jarek, jak widzimy, nie powiedział jeszcze ostatniego, nie wiem czy słowa, ale chyba nie odpowiedział jeszcze ostatnim pchnięcia. Teraz na razie wyrównanie. Bardzo wyrównana walka i kto będzie lepszy? Czy Mariusz Filipowicz, czy Piotr Jarek? Na razie bardzo wyrównana walka i w takich sytuacjach czasami popełnia się błędy. W takich sytuacjach czasami popełnia się błędy regulaminowe. Chyba Mariusz Filipowicz uzyskuje przewagę, bardzo małą przewagę. Czerwieni się jeszcze ostatnie pchnięcia, jeszcze poprawia uchwyt i Krzyżby był bliższy położenia Piotra Jarka. Pamiętamy, nieodrywano łokcia, a nad głośnym konkursu czuwa Jan Radny. Teraz do ataku przychodzi Piotr Jarek czy Mariusz Filipowicz. Piotr Jarek tak, jakby znalazł sposób na Mariusza Filipowicza. Znalazł sposób zwycięża Piotr Jarek, ale również wielkie brawa dla Mariusza Filipowicza. Wielkie brawa dla Piotra Jarka. On przychodzi do półfinału, ale wielkie również brawa dla Mariusza Filipowicza.
przed nami trzecia ćwierćfinałowa para, Zapraszam na scenę Macieja Tutaja i Jarka Cywińskiego. Maciej Tutaj, Jarek Cywiński, walka ćwierćfinałowa numer 3. A w ostatniej tej walce ćwierćfinałowej spotkają się Marek Maślanka i Zdzisław Tabor. Są z nami Maciej Tutaj i Jarek Cywiński. Maciej Tutaj, Jarek Cywiński, walka numer 3. Mierzą ręce, ręki na karku, Maciej Tutaj, Jarek Cywiński, walka ćwierćfinałowa numer 3, stawką awans do półfinału i wygrał bardzo szybko Jarek Cywiński, ale to oczywiście nie znaczy, że nie było niepotrzebne i w tym momencie powinny się pojawić wielkie brawa również dla Macieja Tutaja. Jarek Cywiński zwycięży w walce numer 3, a teraz walka numer 4. Marek Maślanka i Zdzisław Tabor. Ostatnia ćwierćfinałowa walka dzisiejszego konkursu siłowania na rękę. Ostatnia ćwierćfinałowa, wola przed nami za chwileczkę. Pierwsze półfinałowe walki. Marek Maślanka i Zdzisław Tabor. To walka dzisiaj numer 3. Walczą Marek Maślanka i Zdzisław Tabor. Na razie nieznaczną przewagę uzyskał Zdzisław Tabor. To on jest bliższy położenia na rękę Marka Maślanki i to on jest bliższy awansu do półfinału. Zdzisław Tabor, coraz większa przewaga. Czyżby on wygrał tą walkę? Za chwileczkę zobaczymy. Zdzisław Tabor, Marek Maślanka. Zdzisław Tabor próbuje, atakuje od tej, od tamtej strony, ale jeszcze nie znalazł złotego środka na Marka Maślankę. Kto zwycięży? Na razie bliższy zwycięstwa Zdzisław Tabor. Bliższy zwycięstwa, co nie oznacza, że to zwycięstwo musi odbyć. Marek Maślanka broni się, a państwo oczywiście gorąco zachęca do dopingu. Zachęca do dopingu, zachęca do wzięcia udziału w loterii fantowej, którą główną nagrodą jest wspaniały rower górski, którego teraz można podziwiać i teraz oglądać. Znajduje się właśnie na scenie. A na scenie również walka Marka Maślanki i Zdzisława Tabora. Marek Maślanka i Zdzisław Tabor teraz walczą na scenie. Jak na razie toczą bardzo zacięty bój, może z lekkim skazaniem na Zdzisława Tabora, ale jeszcze nikt nikogo na rękę nie położył. Może teraz. Ostatnie tchnienie, ostatnie pociągnięcie, ale jednak Marek Maślanka otwiera ataki i to teraz jakby on podnosił rękę, czyżby szykował się do kontrataku, ale Zdzisław Tabor nie powiedział ostatniego słowa i być może teraz w tym momencie jeszcze nie, jeszcze troszkę brakuje. Troszkę brakuje. Cały czas komisja czuwa nad prawidłowością rozgrywania tego konkursu. Musicie państwo przyznać, że ta walka naprawdę dostarcza nam wszystkich tutaj wielu wspaniałych emocji. Marek Maślanka, czy Zdzisław Tabor, który teraz położy czy nie położy? Położył? Komisja orzekła, że położył. Zdzisław Tabor uzupełnia stawkę półfinalistów. Pierwsza walka półfinałowa, zapraszam Daniela Kornausa i Piotra Jarka. W drugiej walce półfinałowej Jarek Cywiński. My poznamy najsilniejszego człowieka w krzyżu. Przeciwnik też, mały masaż, lekki rozruch, ale może to zmyłka. Spokojnie oczekuję i za chwileczkę pierwsza
półfinałowa walka pomiędzy Danielem Korneusem a Piotrem Jarkiem. Ale ja Państwa, drodzy Państwo, proszę o taką chyba jedną małą i nietrudną rzecz. Ja wiem, rozpoczął się rok szkolny i tak dalej, ale z tych zadań chyba dwójnie macie. Chodzi przede wszystkim o doping dla tych zawodników. O doping dla Daniela Korneusa i dla Piotra Jarka, którzy w tym momencie rozpoczynają pierwszą walkę półfinałową, a stawką tej walki jest co? Oczywiście finał! Zaczynamy! Bardzo ciekawa technika Daniela Korneusa. Technika dowolna, przepisy. Wiemy jakie są. Zwycięża Daniel Korneus i to on będzie walczył w finale. A z kim? Czy z Jarkiem Cywińskim, czy ze Zdzisławem? I Zdzisław Tabor. Zapraszamy Zdzisława Tabora do stoczenia drugiej półfinałowej walki. Stawką walki, awans do finału i reklamówka piwa. Reklamówka piwa ufundowana przez organizatorów tej imprezy. Patrząc na wiek obydwu zawodników, naprawdę będzie to zderzenie młodości z bardziej dojrzałym wiekiem. Techniki tutaj oczywiście dowolne. Czy młody ferwor, czy też starsze doświadczenie zwycięży w tej walce? Młody ferwor to Jarek Cywiński, starsze doświadczenie na pewno Zdzisław Tabor. Drodzy panowie, emocje naprawdę sięgają szczytu, emocje naprawdę sięgają zenitu. Dopingujemy, no i zapraszamy. Dopingujemy i zapraszamy do dopingu dla obydwu tych zawodników. Jarek Cywiński czy Zdzisław Tabor? Jarek Cywiński czy Zdzisław Tabor? Uwaga, zaczynają! Na razie, wyrównanie, wyrównana walka. Obydwoje zaciskają zęby, wydają różne czasami okrzyki, ale jak na razie ręce ani drgną. Na razie nikt nawet minimalnego odchylenia nie ma. Ani Jarek Cywiński, ani Zdzisław Tabor. Na razie wyrównanie. Jarek Cywiński zyskuje małą przewagę, ale też może przychodzi do ostatniego kontrataku. Czy mu się to uda? Na razie bardzo blisko. Jarek Cywiński czy Zdzisław Tabor? Jarek Cywiński czy Zdzisław Tabor? Jarek Cywiński naprawdę bardzo bliski awansu do finału. Czy awansuje, próbuje różnych technik, ale ręka Zdzisława Tabora na razie jakby w miejscu i jeszcze nie położona. Bardzo blisko. Jarosław Cywiński czy Zdzisław Tabor? Jarosław Cywiński czy Zdzisław Tabor? Jarosław Cywiński naprawdę bardzo bliski awansu do finału, ale jeszcze mu się nie udało położyć ręki. Zdzisława Tabora już mu się udało, jest w finale! Oczywiście dziękujemy panu Zdzisławowi Taborowi za udział w naszym konkursie i też gratulujemy. Dla niego też wielkie oklaski. A za chwileczkę po małej przerwie, tej małej przerwie, która się przede wszystkim nadaje, która jest potrzebna tym, którzy startowali teraz po finale, usłyszymy się, zobaczymy się za 5 minut. Za 5 minut walka. Już osiedli w krzesłach, jeszcze poczekamy troszeczkę. Uwaga, uwaga, za chwileczkę rozpocznie się wielce oczekiwana walka finałowa konkursu siłowania na rękę, w którym Daniel Korneus zjeżdża się z Jarosławem Cywińskim. Nad prawidłowością przebiegu walki finałowej trzeba specjalna komisja, skład której wchodzą przewodniczący Jan Radon, Roman Marek i Stanisław Gasiciel. Oni będą czuwać nad prawidłowością rozgrywania walki finałowej, w której Daniel Korneus zmierzy się z Jarosławem Cywińskim. Stawką spotkania tytuł najsilniejszego człowieka w krzyżu i reklamówka, pełna piwa reklamówka, którą będą mogli nawet wspólnie wypić. Za chwileczkę rozpocznie się walka finałowa konkursu siłowania na rękę, którym dziś wspólnie wspaniale bawiliśmy się. Zasady obznajmione, zawodnicy już trzymają się za dłonie, za ręce. I za chwileczkę pierwsze tchnienia, pierwsze pociągnięcia, pierwsze przełożenia w konkursie siłowania na rękę. Konkurs siłowania na rękę. Publiczność dopinguje, publiczność też ma prawo komentowania oczywiście jak najbardziej. Werdykty poznaliśmy tutaj przy stole, zawodnicy najlepsi w tym konkursie awansowali do finału i za chwileczkę będziemy wiedzieli, kto będzie tym dziś najsilniejszym człowiekiem w krzyżu i kto będzie mógł mieć reklamówkę pełną piwa. Zaczęli i w bardzo pięknym stylu, bardzo błyskotliwy, bardzo szybko zwyciężył Daniel Korneus. Daniel Korneus został najsilniejszym człowiekiem krzyża na dzisiejszej naszej wspólnej zabawie. Zwyciężył on w tym konkursie
i to on za chwileczkę otrzyma nagrodę, główną nagrodę, jaką jest reklamówka pełna piwa, którą za chwileczkę przewodniczący konkursu Jan Radon wręczy Danielowi Kornausowi. Daniel Kornaus wręcza mu nagrodę Jan Radon i to on jest najsilniejszym człowiekiem, on w tym konkursie wygrał. Drodzy Państwo, przed nami już tutaj proszę zabawa leczna. Co wystarczy Państwu życzyć? Oczywiście wspaniałej zabawy, niech trwa ona do białego rana. Spotkaliśmy się dzisiaj na imprezie pożegnanie lata. Pożegnaliśmy lato, ale gorąca ciepła przez cały rok Państwo cały czas życzymy. Był z nami dziś Dziennik Polski, było... Dobra, chodzi, nie? O, przeginęli. Ej, to byłem z trenerem. Dziomek, pasowałby do nich, nie? Adek już jest dzisiaj nastawiony, że dzisiaj wygrają. Ten mecz wygrają. Yes, wygrają. Panie Marku, ten mecz wygrają. Tam w autobusie już była dyskusja, że tam mają takich trzech zawodników, którzy mogą przytrzymać. Mówi, że może coś być. No. Tym razem już nie, tak. Że są. Mhm. Może akurat nie. Ale oni dwa mecze już wygrali. Słyszałam właśnie, że są najlepsi w tej chwili, nie? Panie Marku, ten mecz mają przegrany. Ale są. Nasi. Kochani, ja jestem jeszcze pod wrażeniem wyścigu. Czego? Wyścigu, Tour de Pologne. Proszę się poczęstować tak z ręki, ale... Nie szkodzi, bardzo dobrze. Tam była, dziękuję serdecznie. Tam nie ma na kogo liczyć, trzeba na siebie. Zrobili chłopaki wszystko, ten... Kurde. Bartosze. Ale ile to rozumiesz? Wujek Tadek jedzie. Z kimś on jedzie, tak? Dobrze, że pani Żakowa lubi, rozumie sport, dzieci i tego. Bo tak to by ciurczała, rozumie mężowi, że jedzie. A tak to... A Jaś nie przyjeżdża nawet. Bo ten zawodnik... No chłopaczek złamał rękę w piątek. To. Jego, a Radonia, ten Wojtyś z szóstej klasy. A? U nas na boisku. Właśnie na tym boisku. No. Grali sobie i moi chłopaki przylecieli, tacy wystraszeni, mówią, wiesz, mama, Radoń sobie złamał rękę. I to aż z przemieszczeniem musiało być. Tak dość poważnie. I w gipsie. I w gipsie no na pewno. No jak miał mieć pod narkozą składane, to coś tam nie jest tak prosto. Kto to jest ten z tymi wąsami tam z prawej strony? O, ten tamty? Tak. No, najlepiej w tej chwili. Jarek Tadeusz. Jarek? No. To jest jakiego Jarka? Nie wiem, tylko wiem, że się tak nazywa. Jarek Tadeusz z Wiśniowej. Ja go oceniam w tej chwili. Ten z dwójką, nie? Tak, on tak. Jest, każdy mówi, że on jest najlepszy. To nie, mnie się zdaje, że najlepszy to jest ten... On jest jedyny na obronie. Gonciarz. A ja wiem, on w wielkiej chwili znowuż też nie pokazał za bardzo. Jak się co go przewrócili, to tak pokazywał, jak żeby to nie wiadomo co. A jest on dzisiaj, a jest jedenastka. No mnie się też wydaje, że tamten był. Ale Gancarza brakowało kiedyś. Jakby Gancarz był kiedyś, proszę panią Krzyżu, przypuśćmy za tego. No. To były szanse pan. Przynajmniej zremisować. To z dwójką jest najlepszy. On jakby nie był na obronie, to każdy mecz przegrany. Tak. Ja też go oceniam za najlepsze. Skopię mogę swoje dni, ale wszystkie wyszczerzałem. Miałem 6 za 4 złote. No też kajutkę zestawiają, widzisz? Tak. Posłaków i też zaczynają. Coś dlatego. Jaka tam wioska, jakie są tamte są? Co to jest? Jakie tam wioski są tamte są? Gdzie to jest? Nasze są średniego wzrostu. Mnie się zdaje, że z wzrostem może... Zrównują. Może wyrównują, no. Albo może nasi troszkę... Nie ma kulek. No gdzie Tadek, proszę? To żołno zdaje się starsi. Mnie się wydaje, wiekiem. A nie widziałeś, z kim on przyjechał? No, z kimś przyjechał, nie wiem. To nie on za bramką? Odbijało nam. A on, no.
Ej, to jest słoń. Ładny, prawda? Na 11. Jeszcze mam takiego żółtego i takiego Jagona. To jakie facet może co z nim jechał? Nie, fajny, nie? Ja miałam tak samo, ale wyrzuciłam, bo mi się nie chciało przykleić. Też. Jezus Maria. To poszło gdzieś tak 700, to około 1400 zł. Tylko że wie pan co, my teraz sprzedawały te kiełbaski, bigos i te kawy, wszystkie bilety. I z początku nie miały my pieniędzy drobnych i my do jednego zrobiły w Polsce. No. Także, tak, ale proszę ale panią, więcej kosztowało. 1400, dobrze, a ile kosztowały, proszę panią, fanty? 2 złote, jeden. Wiem, ale nie. Ile nas kosztowało? Gdzieś około 2,5 miliona i plus rower. No, 250 rower, 500. Czy, o. To jest, bracie, pół pieniędzy. No. Pół pieniędzy też. Tak, z loterii się wróci pół pieniędzy. No to człowieku, to co chce. A pół pieniędzy, 7 stówek, to rozumiesz. To jest prawie większe pół podłoga. Dobrze. Łapiu, siadaj. Proszę panią. Oj, przepraszam, nawet, ale. Nawet gdyby ten alkohol, te piwo też nie było. Bicie, brawo, bo idą zawodnicy. No musi, to nie ma. Bo to każdy z sobie. Kawa, proszę panią. Cicho. Teraz będziemy się dali. No tak, proszę, żebyś z tyłu za bardziej siadł. To wiesz co, wyciąg się do góry. To ja się wyciągnę. Kamerze jeszcze. Nie. Ja to muszę Januszowi dostanę blisko. Marcin, co ma twoją 13? Moją? No. Ale kibicie to dużo więcej. To jest taki fachowy jak ty. W pierwszym meczu, co było. W wielkiej wsi. Nie? Panie Stasiu. Wymieniają się spodenkami. Ale teraz dobrze, że miejsce, to zasłonił pana. Miejsce na podium jest, tylko że nie ma co podłożyć. Tak, nie można patrzeć tam, nie? No nie, z tamtej są. Ale dobrze jest słoneczko. Dobrze, słoneczko. Niech świeci jak najdłużej, nie? Do grudnia. To nie jest dobrze. Czekaj się, gdzie nasi? Tutaj. Znowuż pod słońce mają cholera. A gdzie na żarafa? Fizycznie nie tak nie widzi. Pamiętam, to tam jest. A twoi są też? No. Aha, są. A kiedy przyjechałeś później od nas? No nie wiem. Brawo, kibice! Prezesa zaraz skrócimy o głowę. Młodzieży też. Chłopi Gorzyce w takich strojach grali. Ładne kolory. Jak nasi? Aha, jak nasi, tylko te zielone czerwone z żółtym. Kurczę, to oni tak dostać, to trzeba ich usunąć tam. To? Młodzieży, mamy pierwsze miejsce, bilety. My pierwsze. Patrzcie do góry albo cofnijcie się gdzieś. Boście stanęli, kochani, przed samymi oczami. Tam za darmo jeszcze chcecie oglądać? A siadnijcie sobie wyżej, tu będzie wam lepiej, będzie stać. O właśnie, to mi się podobało. Zatrzymał piłkę, popatrzył, kopnął. Nie wyszło. Nie takim napał. No tak, tata się gość, przyjdzisz, to tata zgubicie. Jesteś taki ślepy, że nie widzisz nic? No. No co, no dostanę i nie da się nic oglądać. Siak krew. Oj, dziewczyna, no to ty jedna jedzie, jak stanę? No to czy ty siedzenie od tego? Zajmuję, nie. Jak
Halo, proszę się odsunąć od linii. Gdzie sędzia jest? Odgonić się tutaj jeszcze. Na górę. Co tam, co on teraz zapisał? Chyba w drugą stronę, sędzia! Nie wiem, co on teraz zapisał. O, uwaga, bardzo słuszna. Brawo dla sędzi! Nie można tu bulwaryzmu używać. Bojko to jest wojsko. Kurwa, co? Tak mówił? Nie wiem, nie słyszałem. No nie słyszałem. To ja słyszałem. Ten bramka? Bierzesz! Jezu! Zachowanie. Brawo! Pewnie, że aż zawodników tam nie było. Pani nie stanę. Ręka. Na górę. Jezus Mariusz. Widziałeś. Kurde, wala. Kaza. Trzeba to zrobić. Ale przecież miał pustą bramkę. Za wysoko noga. Łukasz, Łukasz! Łukasz! Bartek, ten kontratak, ten stoi, że z tej strony bramki, to on z drugiej strony tego stoi. Ja się nie nadaję tam na obronę. Nie wiem, czy mu nigdy wytłumaczył, w którą stronę ma stać? Czy ja? To za liga ta, który bramek pada dół. No! Ten jest dobry. O kur... O Jezu! Na opak to szkoda, żebyś bił, kurczę. To, żebyś se kopnął. Tam to moje kuzyny w obronie. Rado się tak sprawia. Nie. Nawet moja! Moja! Wyrzut! Spokojnie! Kreciotkie to jest. Kurczę, pasowałoby, żeby zaszła tam. Kreciotkie bądź. Cholera, zbram tego momentu. Tam nie będzie bram. Jeden podaj, drugi już może szedć. Jeden obrójca nasz. Musisz skryć tego dziesiątka. Andrzej, wysoko! Ten jeden się skrył. Bardzo dobrze. Rodzimy! Przecież nie chcemy jeden chodź na skrzydle, tak jak tuś. Nie ma stanu się, brać! Coś takiego. Nikogo nie ma wreszcie. Musi chociaż tych dwóch, trzech być. Thank you.
Już jest nauczył. Nie da. Wąsko. Nie wyjdzie mu nic, tylko tam każdy tego, tu wolne pole, to wszędzie. Bez pomyślenia. Poziom nauczył. A nasze teraz wygrali? Wadek, dziesiątka musi być twoja, Wadek! Przegrali. Z kim grali? Z wielką siłą. Co z tego, jak tak nikogo nie ma i komu on chciał to podawać nawet? Tak, bez nami. A z kim jeszcze grali? Na wyjeździe czy tu? Nie, tu był jeden. Proszę sprawy. I tam wszyscy grali, tam chłopaki takie rezerwowe wstaje grali. Dawaj jaki też, dobry. Środka! Ale dobrze. O małe to było. To nie mogę być kolanem, będzie mu tobie. No ale jak? A czy? O, że ta kapka. To może kosztować zwierzęcenie z wojska. No nie, bo to... No tak, nie. To niestety, jak jest nożo, to nożo, nie ręka. Mimo kto zamknął. Strzelę! Aby kurde tylko od siebie odepchnąć, rozumiesz, zadowolenie. Przecież sam jeden był mógł to zatrzymać. No nie patrzcie. Bo ją puści, nie ona sobie ciała. Jest drażony. Nikt nie leciał. Poszła na al. Tak to robił z... Ale zobaczcie, że jak ładnie podniosła się, to się stoi na falu. Szalo. Nie? Tam. Dawaj! O, jest też. Jerzy, wlejcie sobie. Nie ma, nie umiem nic. Ale ja. Zabij!
Ale widzisz, jak zagrał tutaj. Widzisz, jak ten zagrał, jak tego naszego przeszedł ładnie? No, no właśnie, ale proszę pana, jak się ładnie zatrzymał, co tam tył. Widziałeś, jak tu z lewej nogi podawał? Zagrywał. Pokaż mi u jednego, który umie kopnąć choć trochę lewą nogą. Rosnie trafił w piłkę, drugi pod nogami przejechał. Tak to co? Ile się Bukowy wygrali? No właśnie, Sędziego, będziemy na tyle bić. Kurde, na popór takim nie dali.